Na pamiątkę zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej w 1920 roku w trakcie wojny polsko-bolszewickiej 15 sierpnia obchodzimy Święto Wojska Polskiego. W tym roku uroczystości pod hasłem Silna Biało-Czerwona odbyły się w wielu miastach i miasteczkach. We Wrocławiu wręczono m.in. wyróżnienia dla żołnierzy. W trakcie obchodów odznaczono przedstawicieli Wojska Polskiego medalami stulecia odzyskania niepodległości, srebrnymi medalami za zasługi dla obronności kraju i medalami sił zbrojnych. Podczas uroczystości nie zabrakło defilady i uroczystej pieśni reprezentacyjnej Wojska Polskiego. No, nie najgorzej. Trzeba przyznać, że dzisiaj się spisali na super. Święto Wojska Polskiego obchodzone jest na pamiątkę wygranej Bitwy Warszawskiej, rozegranej między 13 a 25 sierpnia pomiędzy Armią Czerwoną a Wojskiem Polskim. W obecnej sytuacji geopolitycznej i w trakcie trwającej za naszą granicą wojny, obchody święta były okazją do przypomnienia o znaczeniu wojska dla bezpieczeństwa państwa. Z mojej perspektywy, jeżeli chodzi o modernizację techniczną, to ten temat idzie w bardzo dobrym kierunku, natomiast dla mnie zawsze, jako dowódcy, największy potencjał stanowią ludzie i to w nich musimy inwestować, ich musimy przekonywać, żeby chcieli się rozwijać i dążyć do jak największego profesjonalizmu w działaniu, bo on jest potrzebny. To widać bardzo dobrze, jaka przepaść jest we współczesnym konflikcie, który teraz za wschodnią granicą trwa, gdzie żołnierze ukraińscy szkoleni już byli w tak zwanym mission command przez NATO wcześniej i widać tą zmianę pokoleniową, myśleniową, a więc przede wszystkim inwestycja w ludzi. To widzę jako najważniejszy czynnik. Patrząc na ten sprzęt, no niektóry jest stary, ale niektóry owszem jest widać nowy i taki no współczesny wydaje się, ale jeszcze chyba daleko nam do takiej mocnej europejskiej czołówki. A w którą stronę to powinno się rozwijać? No przede wszystkim, no jak jesteśmy w NATO, to wydaje mi się, że powinniśmy mieć jak najnowocześniejszy sprzęt, biorąc jeszcze pod uwagę dzisiejszą sytuację we wschodniej części, na wschodniej granicy, powinniśmy mieć super ekstra wyposażenie na najwyższym światowym poziomie. Jaka Pana zdaniem powinna być polska armia? W którą stronę ma zmierzać? Na pewno nowocześnie, ale bez wydawania środków na chybił trafił. Na przykład nie jestem zwolennikiem zbytnio rozbudowywania pancernych wojsk, natomiast jestem za tym, żeby uzbroić piechotę, przede wszystkim w rakiety przeciwpancerne, takie ręczne, i granatniki przeciwpancerne, bo widać po wojnie rosyjsko-ukraińskiej, że no, kupa złomu idzie na marne, czyli czołgi, które są warte miliony dolarów, bardzo szybko się traci na wojnie. Za pomocą jednego granatnika, który kosztuje 100 tysięcy złotych, 200 tysięcy złotych. Jak podkreśla zastępca garnizonu Wrocław, pułkownik Krzysztof Lis, wojsko bardzo zmieniło się w ostatnich latach. Współczesne wojsko uległo wielu zmianom. Ono uległo zmianom nie tylko przez to, że zmienia się sprzęt i jest on nowoczesny i potrzebujemy coraz lepszych, bardziej wyszkolonych i wykształconych kadr, ale przede wszystkim zmienia się dlatego, że społeczeństwo się zmienia. Młodzi żołnierze, którzy przychodzą, to nie są już ci sami żołnierze, którzy przychodzili 20-30 lat temu i przed nami wielka praca, przed takim pokoleniem jak ja, które w armii już przesłużyło 30 lat, żeby umieć ich zrozumieć, a jednocześnie zachęcić do służby wojskowej, bo ona bywa różna. Czasem jest niebezpieczna, a czasem bywa też nudna, tak jak w życiu. W takim dniu warto również przypomnieć, że gwarantem naszego bezpieczeństwa jest m.in. członkostwo w strukturach Unii Europejskiej i NATO. Echo 24, Oliwia Stasiak.